Ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy, te laptopy, to też widzę wysiłek administracyjny tutaj włożony w organizację tego wszystkiego, bo to i umowy i tak dalej. Niewątpliwie cała procedura związana z przygotowaniem przetargu, z wyłonieniem osób, które są uprawnione do tego projektu, to procedura, w którą było zaangażowano dużo pracowników. Nawet dzisiejsze wydawanie laptopów, będziemy wydawali laptopy od dzisiejszego dnia do środy. Czyli to będzie trwało 3 dni tak naprawdę. To będzie trwało 3 dni. Laptopów jest 210, także 210 rodzin od dzisiejszego dnia odbierze sprzęt, który jest im przeznaczony. Niewątpliwie to jest bardzo duże wsparcie państwa na rzecz osób uprawnionych. Z tego głównie dzieci skorzystają. A dobry komputer w domu w obecnych czasach, gdzie już jesteśmy po zdalnej nauce i przed nami być może również zdalna nauka powróci, to jest duże wsparcie. I to one są z internetem, z tego co się orientuje? Tylko 3. Trzy, tak? Są z internetem. A tak to mieszkańcy, którzy składali wnioski, zapewniali, że posiadają internet. A, rozumiem, że można było złożyć wniosek na internet. Jeśli mieszkańcy informowali nas, że internetu nie ma. To razem ile tego sprzętu jest? 210 komputerów. W zestawie są też oprogramowania, torby na laptopy. I co jeszcze, panowie, mamy? A, myszki, no tak, myszka. No to. Na gminę piecki. Tak. Zaspokoi potrzeby tutaj mieszkańców. Może nie w pełni, ale większość. Pomoże. Dobra, dziękuję.